Halo, halo! Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Jestem Mateusz, to jest Grand Theft Auto 3! I tutaj ktoś wywalił drzwi od kibla. Nie wiem, czy kogoś aż tak cisnęła dwójeczka, że mówi: nie zdążę! Yeah! No i drzwi zostały w ręce. No. Idziemy na misję. Towarzysze broni. On znowu będzie naspeedowany? Na pewno będzie. Ale ray tracing jest na tej podłodze, ewidentnie. Hey, check, over here! An old army buddy of mine runs a business in Rockford. We saw action in Nicaragua back when the country knew what it was doing. Anyway, some cartel scum roughed him up yesterday. Said they'd be back for some of his stock today. He's gonna need backup, and in return, they'll give you a knockdown rates on any hardware you buy. I'd go myself, but the old sciatica's playing up. good luck. Aha, no dzięki stary. To miło z swojej strony, że o mnie myślisz. Dostanę zniżki. Dzisiaj już gramy z normalną kamerą. Chyba, że coś mi się wpadnie w oko i stwierdzę, że zrobimy sobie inaczej. Chyba, żeby robić odcinki tak na... ale nie. No dobra, możemy tutaj sobie tak pojechać. Ale strzelać się będziemy w normalnej kamerze, bo kurde, nie zdzierżę, nie? Nie zdzierżę tego inaczej, no. Fatalnie się strzela, kurczę wam powiem. W tamten sposób. Strasznie mało to responsywne. Nie idzie wycelować. Jak ktoś nie wie, o czym mówię, no to zapraszam do poprzedniego odcinka. No i co? No i... no nie wiem, to... W GTA 1 i 2 to fajnie działało, a tutaj jest tragicznie. W sensie, no może mnie nostalgia tutaj powoduje to, co mówię, ale nie wiem. Zobaczymy. Czekaj, jak tu wjechać? Okej. Okay. Czy mogę zaparkować autem? Mogę. O, ten od razu z Zikiem. I thought there'd be more of you. Can't believe those yellow belly bastards left me without proper cover again. Well, three arms are better than one, so grab whatever you need. Those Colombians will be here any minute. O stary, a mogę czołg? A miałem meczkę. I kałacha. Ja to chcę! O stary, co ty zrobiłeś? Dobra, daj kałacha. O panie. Kurde, ja chcę tą bazukę. Chcę bardzo tą bazukę. Tu jest kewlarek. Sobie weźmiemy kewlarek. O, tak! Ej, z bazuką nie można skakać. Ciekawa rzecz. Ej, tutaj jest jeden gostek. Zasuwaj, pilnuj fila. No dobra, dobra, zaraz go będę pilnować, spokojnie. Ale jak go mam pilo? A mogę wsiąść do tego czołgu? O stary! Dawaj! Ej, ale fajny questik z tym typem! Mogę do czołgu? Dobra, po pierwsze zapis. Nie mogę. Dobra, dawaj wszystko. Zrespi się to? Tak. Shotguna w zasadzie nie potrzebujemy. To jest niesamowicie dobra broń. Ta emeczka. I dobra, starczy, starczy, bo jeszcze umrzemy nie raz, więc starczy nam tego. Kurumka. Dobra, wypuść mnie. Dziękuję. W zasadzie pojedziemy sobie tym. Ej, ale ty, jakie fa...
No to już nie fajne. Ale jakie fajne, że możemy mieć każdy typ broni tak naprawdę, tak? Możemy mieć i MK i kałaszkę, ja myślałem, że to się wykluczy. Ale ta MEczka, kurczę, jak to zaczęło napierdzielać w ten samochód, to on wybuchnął od razu. Niesamowite. Dobra, mamy zawsze sam ten telefon. Ten telefon, a nie chce mi się robić tego telefonu, tak szczerze wam powiem. W sensie tamta misja nie przypadła mi do gustu. A te telefony chyba nie są fabularnie wymagane, więc jakoś sobie go odpuścimy. No chyba, że chcecie jakoś tak usilnie. Chociaż kurczę, zanim wy to obejrzycie, to miną 2 tygodnie. Więc nie wiem. Zobaczymy, no najwyżej może pod koniec gry, o ile się da, to jeszcze zrobimy. A nie wiem, jakoś tak nie spasował mi ten quest i nie chce mi się go robić. Chyba, że to będzie wymagane do skończenia gry. Ale wątpię. Dobra, stawaj tu, stary. Znowu do kibla z wyrwanymi drzwiami, goniąc do wody. I ten chłop znowu sra. I know a real important man in town, a soft touch with, shall we say, exotic tastes and the money to indulge them. He's involved in a legal matter, and the prosecution has some rather embarrassing photos of him at a morgue party or something. The evidence is being driven across town. You are going to have to ram that car and collect each little bit of evidence as it falls out. When you've got it all, leave it in the car and torch it. We're both gonna do pretty well out of this, kid. Wiecie, co mnie zastanawia? Skąd on wie, że ja to ja? Znaczy, mam już pewną teorię, ale najpierw zadam pytania. No bo przychodzi sobie chłop, słyszy, że ktoś przyszedł, nie? I ten nagle z dupy zaczyna gadać o tym. Klot jest niemy. Katalina strzeliła do niego tylko dlatego, że nie był w stanie jej zrobić minety, bo nie ma języka. To tylko taki powód jest dlatego, że nie mówi. Więc na tym opiera się cała fabuła tej gry. No ale to jest taki off-top. No ale czajcie to. Chłop przychodzi, nie? A ty mu... Jakiś typ przychodzi, ty siedzisz w kiblu, nie wiesz kto to. A ty mówisz... No... Trzeba tam tych gości zabić. I to się nam opłaci, nie? A potem jedź i spal to auto. Ale czekaj. Ja nie mogę sprawić po prostu, żeby ten samochód wybuchł? No dobra, no powiedzmy, że starujemy ten samochód, o ile mi się uda. Aha. A czy jak to wybuchnie, to będzie ok? No nie wiem, zobaczymy. Ojej ty! Ale mojego nie podpalajcie! Panie policjant. Aha. Fajnie się macie. Nie wiem, chyba to jak tam możemy zostawić. Po prostu sobie pojedziemy do tego. No, ale w każdym razie to ja mam teorię. Bo z racji, że Claude chodzi i przeszukuje, to ten zaczyna gadać. I z racji, że nikt mu nie odpowiada, to już wie, że to jest Claude. Bo Claude nie mówi. Ty, no. Jakie to jest głupie. Czy mogę wysadzić ten samochód? Po prostu? Aha. Ale nie, misja się nie skończyła, dobra, bo zgłupiałem, nie? Oczywiście, o co chodzi? Jak to, ten samochód to tylko przynęta? No i co? Co w związku z tym? Dobra, czyli tam są akta. Dobra, to trzeba je podnieść. Pytanie, czy pewnie muszę wysiąść z auta. Jak po nich przejadę, to się nie zbiorą. A! Dobra, zbiorą się. Czyli nie ma źle. Dobra. Czy nie muszę ich zostawiać? Jezus Maria, panowie. Czy mogę rzecz to wyłączyć? Nie wiem. Nie da się chyba. Ale i tak będziemy słyszeć tych, co jadą za nami. A z racji, że nie wyłączymy sobie policji, bo oni i tak się do nas przypamiętają, jak stukniemy kolejnego pick-upa. Tylko mam nadzieję, że nie będę musiał 6 samochodów tak stukać, bo to się mija z celem.
Noż kurde! No ty, no to jest niebywałe, dobra. Samochód prokuratury zgubił dowody, czy jeszcze jeden? O panie! Aha! No to fajnie tu mamy, fajnie. Ten samochód to tylko przynęta, no tak zauważyłem. Ja to też tylko przynęta. Panowie! Ale czy nie ma tu żadnego... Aha, jest helikopter, fajnie. Ja ci nie mogę, ta misja będzie nie do przejścia dla mnie. Wsiadaj, wsiadaj, zamykaj drzwi, pamiętaj, żeby zamykać drzwi. Nie mogę cię zaaresztować przez zamknięte drzwi, Klodzik. Pamiętaj, to jest najważniejsza rzecz, wsiadasz, zamykasz drzwi. Masz już 2 z 6, no. Tylko, że w tym tempie to ja będę mieć 16 gwiazdek, zanim dojdę do 5. Pomijając fakt, że umrę prędko. A nawet mi powiedział, że zginiesz marnie. No ty! Dobra, może być to. Może być... Ej, tam jest! No właśnie, there is! No to dokładnie, stary, o to chodzi! Okej. Okay. Chyba, że ja po prostu mam zbierać te dowody za każdym razem. Bo patrzcie, że przyjeżdża kolejny samochód, ale... O, tak! No, w ten sposób to trzeba zrobić, dobrze. To ogarnąłem, to w sumie ta misja nie jest aż taka trudna, ale sobie myślałem, kurczę, z 6 samochodów tak mam walnąć? No dobra, dobra, dobra. Może być. No to teraz sobie poradzimy, ale to jest głupie, że ja muszę zebrać poprzedni, bo inaczej się nie zaliczy, nie? Mimo, że ich stukam jak... Jak, nie wiem. Jak mąż żonę. Albo jak kochanek, też może być na 4 gwiazdkach. No, to jest to, co gumy się lubią najbardziej po prostu. Za chwilę oddziały SWA tu przylecą. A jeszcze później przylecą... Co przyjeździ? Pewnie czołgi wyjadą na ulicę. Aha. Dobrze, samochód prokuratury zgubił dowody. Ale żeby w moim samochodzie? Ja bym proponował znaleźć pewien spraya, który jest, gdybym ja tylko pamiętał gdzie. Tu. Tu jest chyba. Nie. Gdzie jest? Jakie to było 200 IQ, co ja teraz zrobiłem? O co chodzi? Nie chcę kota. Weźcie tego kota. Nie chcę tego kota. Nie potrzebuję kota. Nie trud, nie podnoś jej tu, bo ona sierści. Wyczesać ich, proszę, już, w tej chwili. Bo oni mają kilo sierści na sobie. Ja za chwilę będę całą tą sierść mieć w kubkach. No. W kubkach będę mieć. Nie chodzi o gówno, chodzi o herbatę, wiesz? Którą mam w naczyniu zwanym kubkiem. Takie coś, czym piję herbatę. Ja wiem, że jako kobieta możesz nie wiedzieć, co to jest. No ale to już nie moja wina, że ewolucja nie wytworzyła u ciebie pozytywnych bodźców. Przestań, bo ci zrobię krzywdę. Zapauzuję odcinek i ci zrobię krzywdę, żeby nie mieć... Żeby nie mieć... Nie zapauzuję? Ja nie zapauzuję. Zapauzuję, tylko po to, żeby nie mieć dowodów obciążających w sądzie później. Na szczęście... Czy możesz... Patrz, no... Widzialna ręka niewolnictwa po prostu. Sługa? Pa, chłop... O! Wyszedł z kibla! Ja pierdolę! Czwarta misja, wyszedł z kibla.
near the lighthouse on Portland Rock most nights. Steal a police boat. Make sure his backstabbing plans are sunk. I want him sleeping with the fishes, not eating them. No, widzisz? To zemsta. No dobra, ukradnij łódź policję. O nie. Esperanto, kuźwa, no. No to będzie prawdziwe Esperanto, kurde. Uliczne Esperanto po prostu będzie. Był kiedyś taki kawałek zespołu, który się nazywał Morbua. Uliczne Esperanto. Znam to uliczne Esperanto, a nie pamiętam co tam było. Ale to rzeczywiście był prawilny rap, więc to musiało być dobre. Dobra, czekaj, czy ja tędy tam. Gdzie to jest? Nie wiem, gdziekolwiek by to nie było. A tu jest policyjny. A tam jest paczka. No dobra. Płyń do latarni morskiej za kolegę Reja. Ale nie, no to jest niesamowite. Chłop przez... Gdzie jest latarnia morska? Wy mi powiedzcie. Jak ja mam to nie płynąć? Chyba tam. Chłop przez 3 albo 4 misje srał. Nie, w pierwszej do nas wyszedł, więc po pierwszej misji poszedł srać. Ile my zrobiliśmy tych misji? 2, 3 chyba? 2 na pewno. Albo 3. O, przez ten czas srał, aż mówi nie! Mamy kreta! Krecik stukał w taborecik, mówi mamy kreta! No to wyszedłem. Śmieszne. Śmieszne, to jest chyba pierwsza i jedyna łódka. Nie wiem, czy w GTA 1 i 2 dało się pływać czymkolwiek. W sensie, wydaje mi się, że to jest jedyna łódka w serii, że można właśnie strzelać z niej w taki sposób. Chyba, że w Vice City jest, bo w San Andreas na pewno nie ma. W czwórce wydaje mi się, że też na pewno nie ma. Przynajmniej nie było żadnej takiej misji. W piątce to nie wiem. W piątce może być. Ale wątpię. Znaczy nie wiem, nie trafiłem nigdy, więc nie wiem. Misja też żadna nie prowadzi w taki sposób. A co do Vice City, to nie mam pojęcia, no bo Vice City jest jeszcze przede mną. Czy ty rzuciłeś granat? Ha. Aha. To miło z twojej strony. Wybuchnij sobie. Dziękuję bardzo. Ajajaj, ja też prawie sobie wybuchnęłem. Dziękuję bardzo. No i pięknie, widzicie? I tak to się robi na Dzikim Zachodzie, no. Dobrze. Wolałem sobie wyjść. Wiecie jak to... Potem jest z tą wodą w grach z serii Grand Theft Auto typu 3. Wreszcie można pływać, ale... Czekajcie, czy Niko potrafił pływać? Nie, raczej tak, no to byłby regres. A nie było misji z tym związanych, chyba nie? Fizyka w tej grze jest naprawdę niesamowita. Ojeju, to ja jestem tu w pierwszej mapie w ogóle. W ogóle ta mapa mi się i ta grafika i w ogóle to tak mi się kojarzy z pierwszą mafią, że aż mam ochotę w pierwszą mafię zagrać po GTA. Ale chyba sobie zrobimy tak, że sobie w sumie mogę napisać posta, nie wiem jeszcze jak to się robi. W sumie nigdy tego nie robiłem. Z ankietą. Co wolicie do oglądania? Czy wolicie właśnie pierwsze mafie? Czy GTA Liberty City Stories? Bo tak mi się wydaje, że chyba sobie zrobimy. Żeby tak być w klimacie, to sobie zrobimy tę misję, w sensie tę gierkę i tę gierkę. Więc może zrobilibyśmy Liberty City, a potem zrobilibyśmy mafię? Nie, to takie dywagacje moje. Nie wewnątrz odcinkowe, tak sobie po prostu rozmyślam i rozwikuję. Sporo jest tych misji, ale są strasznie króciutkie, takie mam wrażenie. No. Znaczy, nie są złe, powiem szczerze, że są bardziej różnorodne niż te w GTA 3. 4. Przynajmniej takie mam wrażenie. Dobra, D. Kim był D? Asuka miała A, ten ma R. Kto był panem D? Big Dicky.
Może być Big League. Ty, ale sporo questów mają ci quest giverzy. San Andreas też tak... Tego nie było. Nie wiem jak... Fajna tekstura, jak się tak popatrzy. Ale spoko, w sumie mogą być parę konkretnych postaci, a nie, wiecie, na sranę 15. Okej, okay. Stary, spokojnie, keep calm, calm down. No, tym samochodem to na pewno dogonimy ten. Nie wiem, czy on będzie karetką jechał, czy czym. Chciałbym zobaczyć pod koniec gry całą listę. Oj, 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 stój, 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 Klot! Weź siądź! Manana! Pani, oddawaj pani samochód. Chciałbym widzieć listę aut, które wybuchnęły przez przewrócenie ich na tył. Naprawdę chciałbym widzieć taką statystykę. Dobra, gdzie ty kolega suniesz? Tam se suniesz. A ja cię przesunę. I co? O, tu jest ten. A, to karetka jedzie. No, widzicie. No dobrze mówiłem. Jak ja zostałem rozpoznany? O Jezus Maria. A nie mogę go po prostu rozwalić w ten sposób? Ty, karetka! A puścicie mnie, panowie? Ty, to nie była karetka! Czy co? O co chodzi, tej? Coś, coś, ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. Seriously. W sensie, mnie się to podobało, nie żeby coś, ale mnie się to podobało. Ja w ogóle nawet nie ogarnąłem, że chłop... Niesamowite, chłop był cały w gipsie, więc miał potężny pancerz. Ja sobie myślałem, starany Tom, no to dobra, zastalanowałem to, o co wam chodzi. Ta karetka nie żyje, wybuchła se, co się dzieje? No po prostu XD. Pytanie, gdzie jest, czy było ammunition? No tak, na pewno musimy sobie zrobić zapis. Jacie, gdzie jest tutaj ammunition? To gdzieś niedaleko było. Dobra, zróbmy zapis. To było niedaleko naszej miejscówki. Szkoda, że to się nie wyświetla. Podejrzewam, że chyba będzie trzeba sprawdzić to na mapie. Chyba, że koło... Nie, tam nie ma. Koło tego? Koło telefonu? Chyba nie. Kurde, no fajnie, że sobie dzwonisz, stary. Nie mam żadnej broni, wiesz? No to jest duży minus, nie? Że nie masz pokazane gdzie. Na mapie, żeby było zaznaczone zawsze. No szczerze, kurde, nie pamiętam. Teraz jak to sprawdzić? No, trzeba chyba tylko na wiki wejść, nie? Tja. Dobra, nie ma co gdybać. Dobra, moi drodzy, sprawdziłem sobie. A więc tak, jeden pół ammunition jest blisko Asuki. Asuka jest blisko naszego jej chaty. A ten Phil jest na wybrzeżu. Przy... Przy czym?
Czekajcie. Tam. Tam powinien być film przy stadionie. Tu mamy stadion. Więc do tego fila powinniśmy jechać tędy. Gdzieś. Miejmy nadzieję. No kurde. O nie, dobrze, dobrze, jest chyba. Tak, bo tu jest ten ziomeczek. No, dokładnie. Ojej. On miał fajne bronie. Więc sobie z tego skorzystam. Nie ma czołgu. To jest słabo. Dobra, shotguna nie będziemy brali. Po dwa razy, myślę. Aha. Ta, 540 to mi spokojnie starczy. 10 tego mamy. No tak wiecie, w razie czego, nie? I teraz jeszcze trzeba jechać do Ammunition. Kamizelka. Pierwsza rzecz. No i ten. Uzik. Bez wątpienia. Pistolet co odpuścimy. Ale Uzik i snajperka. Must have. Dobra, tutaj. Ja wiem, że telefon dzwoni, ale to powinno być chyba tu. Gdzie była Asuka? Asuka była po jednej ze stron skrajnych. Nie wiem, czy nie tam. Tak. To to było niedaleko Asuki. Tu jest pain spray, to pamiętam. Nie, za daleko wjechałem. To jest tutaj wyżej. Tak. Kurde, no i to jest to właśnie. Jakby były te znaczki, to niewiele kosztuje, nie? Żeby były takie znaczki. Chyba, że jest modna, to ale to nie wiem, czy jest sens to wgrywać i się bawić. Jeszcze gra mi się popsuje teraz. Więc chyba sobie to odpuszczę. O, jest ammunition. No i widzicie. Guns, ammunition. Weźmiemy sobie kałaszka. No bo weźmiemy sobie to. W zasadzie dobra, weźmy sobie wszystko. To. Już mamy. Weźmy sobie to. I to. Nie. Na pewno to. Dawaj, wszystko. No fajnie by było, gdybym nie zginął już. Uzika mamy mało. Dobra, to Uzika jeszcze tu kupmy. Granatów też można dokupić. Snajperki mamy sporo. Ja ze snajperki tak mało korzystam. Uzik jest częsty. Kurczę, ta kałach nie wychodzi w ogóle dobrze ekonomicznie, tak mi się wydaje. Dobra, mamy 725, dobra, powinno starczyć. Właśnie nam braknie kasy, jeszcze poumieramy sobie pewnie nie raz. Dobra, no to co, to jedziemy do D. Kim był D? O, w ogóle, kurde, mamy 28 minut. Dobra, moi drodzy, to nie ma co jechać do D. Ja myślę, że po prostu o, nałożyły mi się 2T. Zakończymy sobie w tym momencie odcinek. Jeśli się podobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał. Ja bym Mateusz, byliście wy, a to był Grand Theft Auto 3. Widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło i pa pa!